Dzień dobry, dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Arteona w wersji R. Jest to już trzecia sztuka w naszej kolekcji. Dla tych, którzy ewentualnie są zainteresowani innym kolorem, to zapraszamy do kontaktu. Mamy w ofercie niebieskiego, mamy w ofercie Nardograu. Generalnie uważamy, że te trzy kolory są jak najbardziej pasujące do tej odmiany Arteona. Co do samego Arteona wersji R, nie będę się tutaj zbytnio rozwijał tematu, bo było parę filmów, na których starałem się wytłumaczyć zalety tego modelu. Natomiast na szybko samochód generuje olbrzymią moc, 320 koni. Mówię olbrzymią, jeżeli chodzi o samochody osobowe, bo są samochody sportowe, które zdecydowanie posiadają większą moc, ale do poruszania się całą rodziną, przykładowo na urlop, czy użytkując ten samochód w ruchu miejskim, jest to naprawdę spora moc. Sama moc przyspiesza poniżej 5 sekund. Generalnie, jeżeli chodzi o jego największe zalety, to jest to, jak Państwo widzicie, samochód w wersji kombi, czyli typowy przedstawiciel samochodów sportowych z cechami takimi charakterystycznymi jak bezramkowe szyby, no i tylny dach opadający, czyli samochód z tyłu wydaje się szerszy, wchodzi tak jakby na tak zwanego klina, czyli on z tyłu będzie szerszy, przodem jest węższy. To sprzyja bardzo dobrym oporom powietrza i to moim zdaniem ma olbrzymie znaczenie, jeżeli ktoś jest wyczulony na hałas wewnątrz samochodu. Naprawdę jest mega cicho. Samochód bardzo dobrze wybiera nierówności z racji tej, że jego rozstaw kół jest dość spory i to się przekłada na miejsce za przednimi fotelami, czyli pasażerowie jadący na tylnej kanapie na pewno nie będą narzekać na brak miejsca. Jest duży bagażnik i co charakterystyczne, wersja R, naprawdę super samochód, to co powiedziałem na początku, daje mnóstwo satysfakcji z jazdy przez to, że bardzo dobrze przyspiesza, ma bardzo dobre właściwości prowadzenia, bo jest nisko osadzony, jest szerokim samochodem. Nasz egzemplarz jest bardzo dobrze doposażony. Przede wszystkim mamy head-up display, mamy panoramiczny dach, mamy kamery 360, mamy nagłośnienie Harmana Kardona. To są tylko te elementy, które możemy w wersji R domówić ekstra. Mamy jeszcze najlepsze fotele kubełkowe z możliwością włączenia sobie masażu. Mamy pakiet pełen systemów asystujących kierowcy, które pomagają w poruszaniu się tak naprawdę już autonomicznie, czyli mamy Line Assist, Sign Assist, aktywny tempomat i to jest aktywny tempomat nowej generacji, który umożliwi nam poruszanie się za samochodem poniżej 60 km na godzinę. To jest też ważne w stosunku do samochodów starszych. Bardzo ładne lampy, jest to najwyższy model lamp i tutaj ta charakterystyczna taka łyska, która się świeci pod lampami, ona dodatkowo jeszcze zapali się na tej całej długości części grilla, a z tyłu w lampach mamy fajną animację, która nas powita takim rozjaśnianiem się LED-a. To na którymś naszym filmie to pokazywaliśmy. I co charakterystyczne, w wersji R zupełnie przeprojektowany zderzak, dwa wloty powietrza, nie fejkowe. Faktycznie tam są umieszczone dwie chłodnice, które dodatkowo chłodzą samochód, silnik samochodu. I tutaj co do samego silnika, moim zdaniem jedna z najlepszych konstrukcji, jeżeli chodzi o markę, cały koncern Volkswagena. Wystarczy poczytać sobie fora internetowe, gdzieś tam sobie poszperać. Bardzo popularny w tym momencie stał się ten silnik przez to, że jest to, tak niektórzy mówią, ostatni Mohikanin, czyli silnik dwulitrowy, bez żadnych modyfikacji typu EGR, jakieś chłodniczki AdBlue, tak jak mamy w przypadku diesla i to powoduje tym, że samochód staje się naprawdę fajną propozycją dla osób, które poruszają się na przykład na krótkich odcinkach w mieście, a dodatkowo chcą sobie na weekend gdzieś wyskoczyć nawet na zlot miłośników wersji R. Zawsze ten samochód będzie wzbudzał emocje jadąc ulicą. Zauważyliśmy, że większość ludzi naprawdę obraca się za tym samochodem. Wystarczy jeszcze wspomnieć, że w wersji tutaj R mamy magiczny przycisk R Race, który powoduje, że samochód bardzo ładnie strzela z wydechu. Te wydechy bardzo fajnie pracują. Są to faktycznie cztery końcówki wydechu, żadne fejkowe jakieś antrapy. Wracając do naszego egzemplarza, samochód z 2023 roku, czyli tak naprawdę praktycznie można powiedzieć dotarty, 20 tysięcy przebiegu. Zakładam, że poruszało się samochód na niemieckich autostradach, więc tutaj nie można mówić o jakimkolwiek zużyciu czegokolwiek w tym samochodzie. Dodatkowo samochód jest na fabrycznej gwarancji, czyli jeżeli klient przyszły stwierdzi, że coś tam go może niepokoić, zjeżdża sobie do Volkswagena, oddaje samochód na sprawdzenie, wszystko co będzie wymagało ewentualnego sprawdzenia, naprawienia, wymienienia, nie interesuje klienta, zostawia
Volkswagen usunie wszystkie ewentualne lub przyszłe usterki. Nasz samochód dodatkowo jeszcze ma w pakiecie przednie szyby dźwiękochłonne, czyli są to szyby podwójne, a przednia szyba jest szybą atermiczną, zapobiegającą nagrzewaniu się samochodu wewnątrz. Dodatkowo samochód jest wyposażony w lakier perłowy, czyli to jest Magic Black, Black Magic Pearl Effect, tak to się fachowo nazywa ten kolor. No i dodatkowo widzimy, że w wersji R jeszcze nasz egzemplarz jest wyposażony w 20-calowe felgi. Jest to opcja, bo tutaj w Volkswagenie, jak wejdzie sobie ktoś, kto będzie próbował sobie konfigurować taki samochód, to te koła kosztują 25 tysięcy jako opcja. I tutaj widzimy niebieskie zaciski, które bardzo ładnie wyglądają. Są to już powiększone całe te tarcze przednie, po to, żeby samochód nam hamował lepiej. Tutaj jeszcze z ciekawostek, już ostatnia taka techniczna wiadomość, to samochód też ma tą wzmocnioną skrzynię biegów, czyli ma tą QD500. Jak ktoś się tam bardziej interesuje, to bardziej to ma znaczenie w kontekście przyszłych ewentualnych modyfikacji, czyli podniesienie mocy tutaj w tym silniku jest banalnie proste i to każda osoba, która tam odrobinę wie, o co chodzi i zajmuje się tymi sprawami, od razu Państwu powie, że podniesienie do 400 koni to nie jest żaden wyczyn. Zresztą samochód oryginalnie w papierach ma 320 koni, natomiast wiemy, że każda R-ka, która wychodzi z fabryki Volkswagena, ma seryjnie 340 koni. No to przechodzimy do wnętrza naszego egzemplarza. Aha, jeszcze podniesiemy sobie maseczkę. To tutaj też z takich ciekawostek, tam jest tutaj taka osłona plastikowa zderzaka. Jedni ją ściągają, inni ją zakładają. Część samochodów przechodzi z tą osłoną, część przechodzi bez osłony. Wnętrze samochodu czyściutkie. Wszystko jest widać jeszcze, można powiedzieć, w barwach fabrycznych, bo te wszystkie elementy aluminiowe, tu jakieś węże, kosteczki, wszystko widzimy, że nie nosi praktycznie już żadnego śladu jakichś nalotów czy normalnych takich odznak zużycia, no bo widzicie Państwo, że samochód, jeżeli ma 20 tysięcy no i praktycznie ma rok, no to nie może być zużyty. Wszystkie tutaj elementy wyczyściliśmy zgodnie ze sztuką autodetalingu, czyli wszystko pędzelkami, żadnej chemii, nic tutaj żeśmy nie smarowali. Wszystko jest umyte tak, że wkładając sobie tutaj, kładąc rękę, przyszły użytkownik po prostu się nie pobrudzi. Zamykamy samochodzik, tutaj maseczkę. Ciekawa jeszcze wersja... A, nie domknę. No, to za chwilę domknę. W wersji właśnie w Arteonie, to może teraz zademonstruję, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo mi się to podoba, czyli maska bardzo ładnie zachodzi tutaj na błotnik. Ten błotnik jest, przypomina mi samochody sportowe Verusem, co ile pamiętam, podobnie było, może nie identycznie, ale coś w ten deseń. O, dokładnie, teraz sobie zamknę. Przechodzimy sobie do drzwi przednich. To, co ja twierdzę najlepsze, jest zawsze w drzwiach ramkowych, drzwi, szyby podwójne, czyli dźwiękochłonne. No i teraz ten samochód, moim zdaniem, prezentuje się naprawdę dobrze. Tutaj to, o czym wspominałem, Wojtek ma teraz położoną kamerę, więc proszę zwrócić uwagę, jak fajnie opada tylna część dachu i przez to ten samochód sprawia wrażenie właśnie takiego opadniętego, przyciśniętego do gleby, jak to niektórzy mówią. No i daje to, akurat daje olbrzymią frajdę z jazdy. Nagłośnienie Harmana Kardona bardzo ładnie gra. Z tyłu w bagażniku jest subwoofer. Są elektrycznie podgrzewane lusterka, elektrycznie składane. Mamy tutaj automatycznie włączane światła. Ja tutaj pokażę kierownicę. Kierownica to jest już tutaj rozwiązanie polegające na tym, że jeżeli samochód zgasimy, to te przyciski znikają. Ktoś pomyśli, że on tutaj nie ma przycisków. To są przyciski pojemnościowe, czyli samo naciśnięcie daje takie poczucie, jakbyśmy faktycznie naciśnięli, natomiast tego przycisku tu fizycznie nie ma. Podgrzewana kierownica, tutaj mamy łopatki zmiany biegów, w porównaniu do standardowej wersji one są troszeczkę wydłużone. Tutaj magiczny przycisk R, o którym wspomniałem, najwyższy model nawigacji. Kamery 360, parkowanie prostopadłe, równoległe, system rozpoznawania znaków drogowych, mamy wirtualne zegary, mamy czarną podsufitkę, panoramiczny dach z taką markizą. Wszystkie elementy klimatyzacji widzimy, że są obsługiwane dotykowo. Przednie fotele są podgrzewane z funkcją masażu od strony kierowcy. Na tylnej kanapie mamy też podgrzewane fotele i mamy tutaj dodatkowo zamontowaną przetwornicę i gniazdko 230 V z maksymalnym obciążeniem 150 W, czyli bez problemu naładujemy sobie szybko
laptopa, możemy sobie też tutaj lodówkę na przykład wozić ze sobą i sobie popijać zimny napój lub jakieś słodycze, żeby się nam po prostu nie roztopiły. Tutaj widzimy takie elementy karbonu. Moim zdaniem jeden z najładniejszych foteli. Widzimy, że ten kubełek naprawdę robi wrażenie. Tutaj ten niebieski paseczek bardzo ładnie nawiązuje do zacisku. Widzimy, że nawet na dywanikach mamy niebieską nić. Tutaj taką przeszytą. No widać, że samochód generalnie predysponował do półki wyżej niż wszystkie modele Volkswagena. On generalnie, Arton miał zastąpić Phaetona. Czy to tak dokładnie jest, to akurat tutaj można sobie dyskutować, bo faktycznie Phaeton to była inna klasa. Ten samochód faktycznie moim zdaniem aspiruje do bardzo fajnego, sportowego samochodu rodzinnego z opcją fajnych wyjazdów rodzinnych. Proszę jeszcze może zwrócić uwagę, ja mam 1,83 cm wzrostu. Z przodu też sobie ustawiłem pod siebie fotel. I proszę zwrócić uwagę, ile jeszcze tutaj mam miejsca. Nad głową też nie ma żadnego problemu przy moim wzroście, żebym gdzieś się gdzieś o coś dotykał. Naprawdę będzie się komfortowo podróżowało w 4, nawet w 5 osób bez najmniejszego problemu. Tylne szyby jako szyby bezramkowe też bardzo fajnie wyglądają. Samochód wyposażony dodatkowo w kluczyk komfortowy, czyli polega to na tym, że mając kluczyk w kieszeni, podchodzimy do samochodu, naciskamy sobie tutaj na taki punkcik na klamce, samochód się zamyka, składają się lusterka, a jeżeli chcemy sobie otworzyć tylną klapę, wystarczy tutaj sobie machnąć nogą, klapa się podnosi, machamy jeszcze raz, klapa się zamyka. Ciekawe rozwiązanie, kamera tylna, czyli samochód jest wyposażony w sumie w 4 kamery. Tylna kamera jest schowana w znaczku, to też fajnie, fajne rozwiązanie, dlatego że ona zawsze będzie czysta, nie będzie tutaj problemu z tym, że ona gdzieś tam się zabrudzi, będzie trochę gorszej jakości obraz z tylnej kamery. Widzimy, że tutaj przestrzeń bagażnikowa jest czysta, wszystkie tutaj elementy tego weluru, czy takiego jakieś wykładzinki, widzimy, że ona praktycznie nie nosi żadnych śladów użytkowania, wszystko jest czyściutkie. Pod podłogą mamy dodatkową siateczkę na bagaże, mamy zestaw kluczy, no i mamy subwoofer, o którym wspomniałem, i jest jeszcze taki element zabezpieczający koła, czyli tak zwana złodziejka, czyli po zakręceniu sobie tą śrubą nie ma możliwości odkręcenia przypadkowo naszych kół. I co ciekawe, tutaj w tym samochodzie Volkswagen nie przewiduje tutaj kompresora i kleju, dlatego że tutaj są zastosowane opony. Ja tak fachowo mogę przykręcić coś, ale to jest coś w typu ramflatów, to nie są typowe ramflaty, ale zasada działania jest podobna, czyli w momencie jak przebijamy koło, wiadomo, że nie będziemy zasuwać dalej 200 na godzinę, ale przy tej prędkości powiedzmy 60 dokładnie, bez problemu sobie dojedziemy, nic tutaj nie trzeba kombinować w tym kole, po prostu polega to na tym, że nie zrobi się typowy kapedzi, felga uderzy nam o drogę, tylko to się zrobi taki, on będzie po prostu miękcejsza, ale nie zejdzie do zera i sobie dojeżdżamy do wulkanizatora, wulkanizator sobie ściągnie, naprawi nam koło, zakłada i jest ok. Mamy czujnik ciśnienia kontroli powietrza w oponach, czyli tutaj na wyświetlaczu, chyba tam jest w opcji Rise, z automatu samochód sobie sprawdza w takiej procedurze startowej ciśnienie, pokazuje nam, czy wszystko jest ok. To teraz dla tych, którzy oglądają nas po raz... Co? A właśnie, jeszcze z tej strony zapomniałem. Wszystko jest czyściutkie. No naprawdę samochód praktycznie pachnie w środku nowością. 20 tysięcy kilometrów przejechane, no to jest po prostu nic. A, jeszcze jest ciekawostka. Do samochodu jest dołączony kluczyk cyfrowy. To jest taka karta, która umożliwi nam aktywację kluczyka cyfrowego. I będzie to polegało na tym, że wtedy te dwa kluczyki zostawiamy w domu i ze smartfona jesteśmy w stanie otworzyć samochód, a kładąc go na ładowarce bezprzewodowej za gałką zmiany biegów, samochód rozpoznaje nas i zostaje odpalony. Tutaj kolega też testował w BMW i działa to bez problemu. Także tutaj, jeżeli ktoś będzie sobie życzył takie udogodnienie, to jest też taka opcja. Teraz dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, cały samochód sprawdzimy sobie czujnikiem lakieru, po to, żeby zagwarantować Państwu to, że nasza firma nie tylko pisze w ogłoszeniach, że samochód jest bezwypadkowy, ale też za Państwa wykona takie badanie, które też będzie formą takiego zabezpieczenia. Ten film zostanie u nas na kanale YouTube, nie zostanie usunięty, także po winie można sobie spokojnie będzie zweryfikować ten samochód. Gdyby na przykład trzeba było go kiedyś sprzedać, to można sobie odkopać i nie wiem, na przykład przyszłemu klientowi pokazać, gdzie samochód został kupiony. Wracając do naszej firmy,
na krótko, tylko tak krótko sobie tutaj pozwolę powiedzieć, że generalnie sprzedajemy samochody stricte bezwypadkowe, bezkolizyjne. Samochody, które trafiają do nas, są wcześniej weryfikowane, czyli sprawdzamy sobie pod względem przede wszystkim historii serwisowania, pod względem tego, że samochód nie był nigdzie naprawiany, był samochodem użytkowanym przez firmę. Nie pochodzą samochody już z rąk prywatnych, tylko bezpośrednio sobie kupujemy na placu, ten akurat był na placu fabrycznym Volkswagena kupiony. I to nam daje pewność tego, że wszystko z samochodem jest tak, jak ma być. Wszystkie dokumenty potrzebne do samochodu są w naszym posiadaniu. Także osoba, która chce sobie go kupić na firmę, przyjeżdża sobie tutaj do nas, sprawdza sobie samochód, wystawiamy pełną fakturę VAT, 23%. Wszystkie ceny podane na naszych aukcjach są cenami brutto. Nie ma żadnych kombinacji typu sprzedam w cenie netto albo sprzedam na fakturę VAT marża, bo to w ogóle jest poniżej, moim zdaniem, krytyki. Tak to można sobie sprzedawać samochody gdzieś w jakichś komisjach za siatką i liczyć na to, że kogoś zrobimy, brzydko mówiąc, bambuko. Ale to przecież na tym polega rzecz. Nam zależy na to, żeby klienci do nas wracali, byli zadowoleni. Więc wszystkie informacje, które podajemy, są informacjami przede wszystkim rzetelnymi. Czasami może się nam zdarzyć błąd w ogłoszeniu, że gdzieś coś mamy niedopisane albo dopisane, ale to zawsze zalecam przed zakupem jeszcze kontakt z nami. Nigdy to nie jest celowe. I nigdy to nie jest celowe. Ja zawsze postaram się wtedy szybko rozkodować samochód i wysłać Państwu gotową taką specyfikację na maila albo gdzieś przeczytać przez telefon. Ale z reguły wychodzę z założenia, że osoby, które trafiają na naszą ogłoszenia, one dobrze wiedzą, co to jest za samochód, są w stanie sobie w własnym zakresie rozkodować ten samochód. Część klientów sobie już sprawdza ten samochód przez na przykład, nie wiem, wykupienie tam w Car Verticala historii samochodów, czy część klientów sobie na przykład, nie wiem, gdzieś tam podjeżdża do Volkswagena. Wszystkie winy, które są w naszych ogłoszeniach, są faktycznie od tych samochodów. To też ważne, nie kombinujemy z jakimiś X-ami na winach, czy nie podajemy winów z innego samochodu. I jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, o którą też nas ostatnio zaczęli klienci pytać. Jest to związane z warunkami atmosferycznymi. Widzimy, że jednak ta zmiana klimatu jakaś tam pewnie jest. Co 2-3 dni przychodzą alerty na telefon. Przychodzą gradobicia, wichury. No i teraz co jest u nas najważniejsze? Wszystkie samochody stoją u nas w garażach. Żaden samochód nie stoi pod gołym niebem. Niby to się wydaje błahostka, bo ktoś powie, a nie zależy mi na tym, bo u mnie tak będzie stał pod gołym niebem. Ale dam Państwu taki krótki taki przykład. Pewna osoba kupiła sobie samochód w leasing, który stał właśnie na takim placu za siatką. Podpisała umowę. W momencie odbioru samochodu, czyli tam była kwestia chyba 2-3 dni, przeszło gradobicie, samochód został uszkodzony przez grad na dachu. No i przyjechał klient sobie odebrać ten samochód i powstał problem. No bo nie wiadomo, czy to już jest samochód klienta. No, u nas nie ma takiej opcji. U nas wszystkie samochody, tak jak powiedziałem na początku, są w garażu, ale no już się rodzi problem, prawda? No bo nie wiadomo, czy to jest samochód w tym momencie klienta, czy to jest osoby, która sprzedaje. To jest jedna z takich kwestii, która nas odróżnia od innych firm. Drugą taką też różnicą jest to, że w ostatnim czasie zauważyliśmy bardzo dużo telefonów, że klienci wymuszają aż na nas, że już potrzebują samochód, czemu nie mamy takiego, a takiego, bo oni już nie będą czekać, bo tam gdzieś widzieli. Właśnie na tym polega cały szkopuł kupowania używanych samochodów. Szukajcie firm tam, gdzie nie opowiadają jakichś niestworzonych rzeczy, że sprowadzą coś na zamówienie, że mogą mieć taki, a wystawiają samochody sprzed pół roku, tych samochodów nie mają. Widziałem ostatnie akcje jeszcze takie tego typu, że wiedziałem, że ten samochód już nie będę mówił gdzie, był sprzedany, to jeszcze perfidnie ktoś obniżył na niego cenę. Nie wiem, jaki to jest sens w ogóle takich akcji. Ja uważam, że to jest po prostu nabijanie klientów w butelkę. Tak naprawdę dzwonicie Państwo do nas o konkretny samochód, on stoi, on jest, fizycznie można przyjechać, odjechać nim. Teraz jeszcze jest jeden takie udogodnienie, które staraliśmy się w stosunku do klientów wprowadzić. Były ostatnio problemy z odjeżdżaniem od nas z firmy. Każdy się bał, bo wiadomo, w Polsce mamy prawo, jakie mamy. Był problem z tablicami, prawda? Część klientów, jeżeli sobie rejestrowała samochód w leasing, odjeżdżała na takich tablicach, no, można powiedzieć, leasingowych, było ubezpieczenie, było full legal.
Ale przychodziły sytuacje, że przyjeżdżali klienci, bądź prywatni, bądź osoby, które kupowały za gotówkę, no i pojawiał się problem rejestracji samochodu. Wiadomo, każdy patrzy na złotówki, no i na czas. Ktoś przyjeżdżał na przykład, nie wiem, z Warszawy do nas, dwa razy pokonywać tą samą drogę, też by mi się osobiście nie chciało. Więc wpadliśmy na pomysł i tutaj wyszliśmy naprzeciwko klientów. Proszę się nie martwić, przyjeżdżacie Państwo do nas, wracacie full legalnymi tablicami próbnymi, pomagamy w rejestracji samochodu na numerach próbnych. No, charakteryzuje się to tym, wszystkie dokumenty dalej są w Państwa posiadaniu, są tylko, macie Państwo sobie tablice, zakładacie próbne i wracacie bez najmniejszego problemu z full legalnym ubezpieczeniem OC i na tablicach próbnych od nas. Wszelkie formalności postaramy się Państwu tutaj na miejscu pomóc. Warunek, żeby dojechać w takich rozsądnych godzinach, powiedzmy, nie, 12, 1, bez najmniejszego problemu wracacie Państwo na spokojnie, na próbnych numerach. Trzeba je tylko później do naszego Wydziału Komunikacji odesłać, a na tych dokumentach, które zostały w woreczku, rejestrujecie sobie Państwo u siebie na miejscu samochód. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.